Jak informuje Radosław Witkowski, prezydent Radomia, od 2018 roku miasto do oświaty dołożyło 920 milionów złotych. Tak dalej być nie może i tak uważam nie tylko ja, ale także moi koledzy samorządowcy. Rząd od wielu, wielu lat kredytuje się w naszych kieszeniach, opłacamy edukację, a to jest zadanie, na które powinniśmy otrzymywać 100% środków subwencji rządowej. Na ten moment nie wiadomo, jakiej dokładnie kwoty będzie domagało się miasto. Szczegóły mamy poznać na początku nowego roku. Dodajmy, że podobne pozwy do sądu skierowały inne samorządy w naszym kraju, m.in. Warszawa, Kraków czy Szczecin.